Zagrajnika dopinguje Kingu. Zagrajnik TV. Cześć, witajcie, nazywam się Jędrzej Szweda, znany także jako Grajowy, tak. To ja prowadzę Zagrajnik. I słuchajcie, dzisiaj będzie pierwszy od dawna vlog. Tak więc słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić na poważny temat. Będziemy słuchajcie gadać o cenzurze i o Adolfie Hitlerze. Adolf Hitler! Nein! Coś słuchajcie, chyba nie działa. Pewnie usłyszycie cenzurę, kiedy ja mówię Adolf. Dobra, słuchajcie, tak będzie już zawsze. Na Zagrajniku. Adolf. Na Zagrajniku chyba już zawsze, na wieki wieków, amen. Adolf będzie ocenzurowany, ponieważ na Zagrajniku jest to temat tabu od dzisiaj. Temat zakazany, a zakazał go, słuchajcie, sam YouTube. YouTube otóż stwierdził, że temat Adolfa jest nielegalny. Chodzi oczywiście o materiał Swastyka w grach, który pojawił się na kanale gdzieś koło miesiąc temu. Nie był to materiał jakoś szczególnie popularny, miał, powiedzmy, relatywnie mało wyświetleń. Nie, po prostu miał mało wyświetleń, bo było to niecałe 10 tysięcy. Jakoś przeszedł bez echa. Mam wrażenie, że było to z winy ucinania zasięgów przez YouTube'a. Pewnie słyszeliście, słuchajcie, kiedyś o tym dziwnym określeniu, ucinanie zasięgów. YouTube ostatnio ogłosił wprost, że pewnego typu materiały nie będą monetyzowane, ponieważ nie są one atrakcyjne dla reklamodawców. Wtedy podejrzewam większość YouTuberów, ci z was, którzy mają konto na YouTubie i coś tam zarabiają, pewnie zauważyli, że przez jakiś okres te zarobki z reklam były niższe. Więc słuchajcie, no rzeczywiście, YouTube ma tam jakieś swoje typy materiałów, którym obcina zasięgi. I słuchajcie, w tym wypadku, że chodzi o materiał swastyka w grach, no wszystko wskazywałoby na to, że będzie to materiał, w moim mniemaniu, bombowy, tak? Liczyłem na to, że to będzie bomba, taka bomba oglądalnościowa, która po prostu fajnie się odsłoni. Niestety już na wstępie od razu została mi ucięta monetyzacja, więc nawet, no już wiedziałem w chwili, kiedy opublikowałem ten film, że nie będę na nim zarabiał, no to są tak grosze, ale zawsze szkoda, że tam wiecie, no grosz do grosza będzie kokosza, no YouTuberzy szczególnie patrzą na te grosze, które tam kapią z poszczególnych filmów. Natomiast poza tym, że na początku mi obcięto monetyzację, to potem jakoś tam w miarę było, tak, no film dało się oglądać. Niestety, słuchajcie, po mniej więcej miesiącu przyszła do mnie wiadomość od YouTube'a, że otrzymaliśmy skargę dotyczącą kwestii prawnych, która odnosi się do twojego filmu. Po zbadaniu sprawy film Swastyka w grach został zablokowany na stronach YouTube w następujących krajach: Austria, Szwecja, Czechy, Niemcy, Francja, Gujana Francuska, Łada Pole, Izrael, Polska. YouTube blokuje niektóre materiały, gdy wymaga tego lokalne prawo. Więcej informacji znajdziesz w Centrum Pomocy w artykule o skargach dotyczących kwestii prawnych. No więc kliknąłem tego linka, a tam pojawiło się to. Taki oto lakoniczny artykuł na 3 zdania. Tak więc słuchajcie, wziąłem drugi mail, który dostałem tego samego dnia od YouTube'a, miałem nadzieję, że być może w tym drugim mailu ktoś jednak wyjaśni mi czemu, co się dzieje. Zagrajnik: dziękujemy za przesłanie do YouTube'a odwołania dotyczącego filmu. Po dokładniejszym sprawdzeniu sprawdzili to, że chociaż twój film nie narusza naszych wytycznych dla społeczności, może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Dlatego nałożyliśmy na niego ograniczenia wiekowe. Więcej informacji znajdziesz w Centrum Pomocy YouTube. Pozdrawiamy zespół YouTube. Tak więc słuchajcie, mówiąc krótko, mój film jest w pełni legalny, tak? Nie narusza żadnych wytycznych i w ogóle jest super fajny. Ale jednak blokujemy go, ponieważ właściwie to możemy to robić i coś tam. I tu słuchajcie, pojawia się kluczowe pytanie. Czemu w ogóle ten film został zablokowany? No, podumajmy chwileczkę, tak? Czy przez obecność swastyki w tym filmie, mimo tego, że tłumaczę genezę tego symbolu i nawet nie jest to jedyny film na YouTubie, gdzie takie wytłumaczenie się pojawia. No tutaj słuchajcie, już możemy się domyślić, że pewne duże kanały mają forę, tak? Bo duże kanały generują dużo pieniędzy, więc dużym kanałom można więcej, tak? One mogą podjąć pewne nawet kontrowersyjne tematy. Natomiast taki mały kanał jak Zagrajnik, który generuje tych pieniędzy relatywnie niewiele i na którym YouTube relatywnie niewiele zarabia, mogą być blokowane i tam nara, tak? Dlatego, że pojawiła się tam swastyka na przykład. A może dlatego, że pojawił się tam Adolf. To słuchajcie, jedna prośba, błagam was tylko o jedną rzecz. Nie piszcie w komentarzu do tego filmu Adolf, ok? Błagam was tylko o jedno. Nie piszcie Adolf tych dwóch słów. Nie piszcie w komentarzu Adolf i nie dawajcie enter Adolf, ok? Nacz. Tak więc, może to jest wina Adolfa. Ale pytam się, dlaczego? Czy ktokolwiek, słuchajcie,
kto oglądał ten film, mógłby stwierdzić, że nawołuje w tym filmie do nazizmu. No słuchajcie, wiem, że pewnie większość z was, którzy właśnie oglądają ten film, nie widzieli poprzedniego materiału, o którym mowa, czyli materiału Swastyka w grach. Natomiast słuchajcie, gdzieś w opisie powinien być link do innego portalu, na którym będzie można zobaczyć sobie nieocenzurowaną wersję tego materiału. Ale kiedy go już zobaczycie na przykład, jeżeli poświęcicie tych kilka minut, żeby sobie zobaczyć ten film, to jestem pewien, że nikt z was nie dojdzie do wniosku, że promuje tam osobę Adolfa Hitlera, że promuje tam jakieś treści nazistowskie. Owszem, jest nakręcony w moim stylu, więc jest taki troszkę bardziej rozrywkowy, powiedziałbym. Natomiast ma znamiona filmu dokumentalnego, tak? Po prostu mówię tam o tym, jak było, jakie są fakty historyczne i nic tam nie przeinaczam, do niczego nie nawołuję, co najwyżej do bojkotowania nazizmu. Ale jednak ktoś musiał stwierdzić, że najwyraźniej jakiś młody, jeszcze chłonny, niewykształcony umysł po zobaczeniu tego filmu może przejść na stronę wąsa, nielegalnego wąsa. Ale jeżeli nie chodzi o propagowanie nazizmu, to o co chodzi? Mamy udawać, że Adolf nie było? Czy o to chodzi YouTube'owi, żeby udawać, że Adolf nie istniał? Wyobraźcie, słuchajcie, że temat temat swastyki, o czym też mówiłem w tym filmie poprzednim, jest tematem tabu ostatnio, tak? Jeżeli gdzieś się pojawi gdzieś się pojawi swastyka, to momentalnie, niezależnie od kontekstu, w jakim pojawiły się te symbole i ta postać historyczna, czy nam się podobał, czy nam się nie podobał, to on istniał, tak? Żył, miał swoje miejsce w historii, oczywiście bardzo mroczne i złe, ale miał. Samo wspomnienie o rzeczy o swastyce już powoduje, że ta osoba, która dopuściła się tego haniebnego czynu, już ktoś tam zaczyna ją oskarżać o to, że promuje nazizm. Nie kumam tego, w ogóle to nie ma żadnego sensu. Dlatego też zakręćmy na naszym kole fortuny poprawnych politycznie dyktatorów! Twarzą którego dyktatora lub zbrodniarza wojennego na przestrzeni historii podmienimy twarz Adolfa H***a. Adolf H***a! Nie działa, no nie da się, słuchajcie, nie ma opcji. No nie da się powiedzieć Adolf H***a. Adolf H***a. I tak, wylosowaliśmy Mao Tse-tunga, zwanego też przyjacielem ludzkości. To jest poprawny polityczny dyktator, o nim można mówić. Można też pokazywać symbol sierpu i młota, słuchajcie, w przeciwieństwie do swastyki, gdyż ten symbol wcale nie jest kojarzony ze śmiercią milionów ludzi. Nie, nie, to jest dobry symbol, symbol miłości, przyjaźni, braterstwa. Tak samo jak Mao Tse-tung, albo stary dobry wujaszek Stalin. Albo Che Guevara, czy inny jakiś stary smród, który pozabijał mnóstwo ludzi, ale on z jakichś względów nie jest nielubiany przez YouTube'a. Powtórzę to, co mówiłem na początku tego krótkiego vloga, że YouTube to jest oczywiście prywatna firma. Mogą sobie banować co chcą, mogą cenzurować co im się żywnie podoba, no bo nikt im tego nie zabroni, tak? Przecież to jest ich firma, ona ma zarabiać. Mam nadzieję, że ktoś z YouTube'a ogląda ten film. To, słuchajcie, te zdania kieruję do was, ludzie z YouTube'a. To, co robicie, jest zakłamywaniem historii i jest to po prostu obraza dla tych wszystkich ludzi, dla wszystkich ofiar reżimu hitlerowskiego, który powstał w państwie niemieckim, którzy zginęli z rąk Hitlera. To, co robicie, jest po prostu, w mojej opinii, niedopuszczalne. I właśnie przez takich ludzi jak wy i przez takie właśnie działania, może nie za 5 lat, może nie za 10, ale za 50 albo za 100, będą na świecie ludzie, którzy będą kwestionować w ogóle istnienie Hitlera. Będą kwestionować to, czy Holokaust się wydarzył, czy nie. Dlatego mam nadzieję, że ktoś tam kiedyś obudzi się na górze, ktoś tam w tym YouTubie, czy w każdym innym miejscu, w którym krępuje się prawdę historyczną i w którym uniemożliwia się poruszanie niewygodnych tematów. Niewygodnych, ale prawdziwych, tak? To wszystko się wydarzyło. Że ktoś tam kiedyś się obudzi i zmieni swoje nastawienie, bo jest to całkowicie niedopuszczalne. No i słuchajcie, tym oto takim troszkę poważnym akcentem kończę tego vloga. No, było w tym dużo emocji, słuchajcie, ponieważ jestem po prostu zły na YouTube'a. No i są we mnie te emocje, chciałem dać im upust. Natomiast poza tym wszystkim, słuchajcie, tworzę tego YouTube'a i nawet taki vlog tworzę po to, żeby wam coś przekazać, żeby was czasem zabawić, dać wam do myślenia. Dlatego dajcie znać, czy ten vlog był fajny, czy wrócić do vlogowania, czy chcielibyście, żeby takich różnych materiałów, w którym poruszam przeróżne tematy, było więcej, czy jakoś mi to wychodzi, czy robię to słabo, bo jak robię to słabo, to zagłosujcie w ankiecie, słuchajcie, że robię to słabo. Jest tu ankieta, tu albo tam, gdzieś jest, słuchajcie. No i napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o całej tej sytuacji, co wy myślicie o cenzurze na YouTubie. Dajcie, słuchajcie, znać, jestem ciekaw waszej opinii. No i słuchajcie, to tyle w tym temacie. Dzięki wielkie wam wszystkim za oglądanie, dzięki wielkie patronom za wsparcie. No i cóż, żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć! Zagrajnika dopinguje King. Zagrajnik TV.